jedziemy na Otałę. Do gówna lecimy. Nie, takie malutkie. Ja bym ciął. Nad nimi trzeba chwileczkę popracować. Czy tutaj jest coś ciekawego? Ryby, 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 witajcie. Mamy 4 maja, sobota. Dobiega końca długi weekend majowy, ale dopiero dzisiaj udało nam się wybrać na porządne ryby. Zbiornik, chyba jeden z większych, które widzieliście u mnie na filmach. Piszecie ostatnio, że ojejku, że co tu na jakichś wannach łowicie, nie wannach. Proszę, specjalnie dla was, especially for you, jedziemy na Otałę. Zbiornik ma 23 hektary, woda PZW, żadne łowisko to nie jest no-kill, po prostu zwykła, olbrzymia woda. Będziemy łowić dzisiaj krótko, około 4 godzin, bo nie mamy więcej czasu, bo trzeba jeszcze poświętować troszeczkę z rodzinami, ale spróbujemy się zmierzyć z tym obiektem, czy się uda, czy nie, zobaczycie. No jeżeli jest film, to na pewno albo było fajnie, albo miło, albo grubo połowiliśmy. Zostańcie z nami, zapraszam. Słuchajcie, obleciały nas muszyska jakieś małe, teraz akurat mniej ich trochę jest, meszki, ale jednak. No teraz patrzcie, co tu się dzieje. Patrz, jak do góry. Ale tu po prawej Maciek stań. Kto wie, co to za muchy, proszę pisać w komentarzu. Takie, co wkoło krów latają, do gówna lecą. Nie, takie malutkie. To myślisz, że to są takie co do tego? Meszki to się nazywają się jakieś tak. Masakra, patrzcie. Co tu się dzieje? Wiosna. Cała chmara. Białe, nie? A nie, pinka? Pinka, jeden kurwa biała, jedna ta. Kolorowa i patrz, jak w gruncie. Z pół metra, nie? Czy atakujemy uklejki? Proszę państwa. Pierwsza dzisiaj, ale to już jest szczyt szczytów. Uklejka, nie? Wypuszczę ją i wam coś pokażę. Coś postaram się tutaj opowiedzieć. Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. No biorą dokładnie. Takie tylko. Pierwszy raz jestem tutaj na tym łowisku. Minęło 2 godziny łowienia, nie? Bo teraz mamy godzinę tam. No 2 godziny minęło. Łowię na spławik 2-gramowy, który tutaj widać, ale nie to chcę wam pokazać. Tylko już szedłem do absolutnego minimum, jeżeli chodzi o zestaw. Jeden robak i to jeszcze w pół przebity i haczyk ochotkowy. Żeby po prostu złapać kontakt z rybą, nie? Żeby się pobawić chociaż, nie? Będzie kilka uklejek, wiadomo. Później może wejdą leszcze, wzdręgi, płocie. Dokładnie. Zobaczymy. Ja tu działam na Federa, tu z gruntu. Janusz ma też jedną na grunt, a i też wziął jedną na spławiczek i się bawi. Jest łyba. Ukleje na patelnię będzie. Piękna. 2-2. Na filmie 2-1. Nie, bo ty miałeś dwie. Na filmie 2-2, ale tak to Janusz ma. Nie, ty masz 2 i było. Tak, 2-2 jest. Też łowimy sportowo. Ukleję na frytki. Bardzo dobre. Na patelnię obsmażasz. No. Szok, branie na gruncie. My tu sobie z pławikami pykamy. Białe robaczki. Tylko niestety tak jest, na białe robaki. Dziubie. Leszcz prawdopodobnie. Ja bym ciął. Jak tak podciągnie.
tak słońce daje, że nic nie widzę. Co? Kopię tak co chwilę. No teraz opuszcza do brzegu. No i zaciął. Nie ma. Żart to jest. Nie ma. Ty wiesz, na białe robaki to może ciągnęło tylko za robaki. Wymlało. No dużo. Wymlało robaki. A, już mało co byś został jednookim królem wśród ślepców. Zaraz będę, poczekaj. Ale woda jak w akwarium. No. To być osypnowane, to... Czerwone to jest pelet. Idealnie widać. No, fajnie się ułożyło. I cyk, Januszek ma rybkę. Ja już przestałem totalnie łowić. Kleję. Czekam na coś grubego. Ale jest na haczyk. Taka kleja. Piękności. Tam w tle, jak widzicie, mój spławik już jest tak lekko przekrzywiony. Leży. Specjalnie go przegruntowałem, tak jakby łowię spławikiem na grunt. Biorą mu kleje, ale nie chcę mi się po prostu ich łowić. Nasypałem trochę jeszcze zanęty, liczę, że po prostu wejdzie w to jakiś leszcz, nie? Nie mam mowy. Mały haczyk uklejkowy, ochotkowy nawet mam, taki czerwony. Widzieliście, dwa robaczki założyłem. Nie ma siły, musi coś wejść, nie? Jak nie wejdzie, to tu szybko nie przyjadę. I patrz, coraz większe. No. Widzisz? Tendencja wzrostowa. No mówię, nad nimi trzeba chwileczkę popracować. Też ładne rybki. Kolejna. Weszła ławiczka. To żółto. Ile taka przyjemność macie? No. Mi się wydaje, że... Wróciła. Widziałeś? Wrzuciłem do... Wodę wraca. No idź do wody. No. Patrz, nie chcę do wody iść. No jaka menda. Tam, w tamtą stronę. O, kapnęła się, w którą stronę ma płynąć. Mistrz wędkarstwa. Tak. Janusz ciągnie, ukleje. Tak jest. Powiedz, że płynęła tam dalej. Chciało wędkę wciągnąć. Ta woda w dniu dzisiejszym nic więcej nam nie da oprócz drobnicy. Mi się osobiście już nawet odechciało łowienia. Mam nadzieję, że mimo wszystko wam się podobało, zobaczyliście nową wodę. Jeżeli są jacyś miejscowi, którzy nas oglądają i łowią tutaj, napiszcie proszę w komentarzach, jak się do tej ryby w ogóle zabrać, czy tutaj jest coś ciekawego, czy to miejsce jeszcze jest warte odwiedzenia w przyszłości. Zostawcie mimo wszystko, mówię, łapę w górę dla otuchy i tyle. Wszystkich nowych zapraszam do kliknięcia przycisku subskrybuj. Nowy film jest zawsze w piątek o 19, także nie przegapicie. Buziak dla moich patronów, jesteście wspaniali. Bardzo wam dziękuję. I zapraszam kolejnych, którzy chcą dołączyć do tego szczytnego grona. Link macie w opisie filmu. Kochani, ostatni raz z tego pięknego, malowniczego łowiska. Ryby, 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 cześć, pa. Dołącz do obozu łowcy, klikając przycisk subskrybuj i poczuj moc, jakiej nie doznałeś nigdy dotąd.